zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 18 w rejonie skrzyżowania ulicy Szosy Elbląskiej z drogą krajową numer 7. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fordem Fiesta nie zatrzymał się na skrzyżowaniu, tym samym nie udzielił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia kierujący tym pojazdem, jak również jego pasażer, trafił do szpitala. W wyniku poniesionych obrażeń 20-letni mężczyzna zmarł. Policjanci, wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia, sprawdzili m.in. stan trzeźwości. Obaj kierujący byli trzeźwi. Tutaj można dopowiedzieć, że kierujący samochodem ciężarowym jechał od strony Gdańska w kierunku Warszawy. Aspirant Janusz Karczewski z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.